Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja się nazywam Stanisław Srokowski i od czasu do czasu mam przyjemność, okazję prowadzić spotkania poetyckie z wybitnymi gośćmi, którzy do nas tutaj zjeżdżają, czasami nawet z samej Warszawy, czasami z Krakowa, czasami z innych wielkich metropolii. No i wsłuchujemy się w te nowe tony, nowe głosy, nowe monologi, dialogi. Dzisiaj gościmy w tym cyklu kameralnych i myślę bardzo ważnych spotkań pana profesora Wojciecha Kudybę. Pan profesor właściwie... Bardzo prosimy, bardzo prosimy. Dzień dobry. Prosimy bardzo. Miejsca, proszę bardzo, tu, tam. Może siedzące raczej. Ja myślę, że ponieważ pan profesor jest, że tak powiem, wielofunkcyjny, osobowość bardzo bogata i wielostronna, jest bowiem cenionym i szanowanym poetą, jest krytykiem literackim, eseistą, analitykiem, historykiem trochę chyba literatury, no ale jest też badaczem, profesorem, jak wiadomo, zajmuje się poszukiwaniami, że tak powiem, cenności, wartości w kulturze, w literaturze szczególnie. Filolog, filos, przyjaciel, logos, słowa, więc przyjaciel słowa. Tak, panie profesorze? Tak to Grecy by pana dzisiaj nazwali. Sokrates by obok pana stał i powiedział, jest pan przyjacielem słowa, wobec tego odbędziemy wspólny dialog, idąc ulicami Aten i rozważając o istocie świata. To piękne, że wtedy tak można było chodzić ulicami i rozważać o istocie świata. Poezja jest sztuką kameralną. Nie łudźmy się, że to jest sztuka masowa. Nie łudźmy się, że poezja porywa miliony. Poezja z natury swojej jest, była i być powinna sztuką elitarną. Mówię trochę z przekąsem, ale to jest tak, tak się te byty kształtują, te wysokie w kulturze byty, no, mają swoje wysokie umysły i nic na to nie poradzimy. Poezja wymaga bardzo takiego subtelnego, analitycznego języka i w związku z tym oczywiście nie każdy ma na to albo ochotę, albo możliwości. Z drugiej strony to jest nawet dobrze, dlatego że no muszą być szczyty, prawda, żeby były góry, to trzeba powiedzieć, że te góry mają szczyty. I na tych szczytach no, musimy zobaczyć to, co z tych szczytów jak gdyby wynika. Czyli stamtąd te krajobrazy roztaczają się bardzo szeroko i dopiero stamtąd widać więcej i pełniej jak gdyby. Wiem z tych informacji, które zdobyłem, że pan się interesował Norwidem. Pewnie to nie jest przypadek. Norwid właśnie był tym, jak wiadomo, poetą bardzo elitarnym i właściwie do końca życia pozostał. I pozostał po sobie chyba taki znak, symbol, że poezja elit jest równocześnie poezją wielkich sensów, wielkich znaków kulturowych i myślę, że być może coś takiego pana w tym pociągało. Pan profesor, jeżeli idzie o tę stronę naukową, akademicką,
jest też wykładowcą i był wykładowcą. W tej chwili, o ile mi wiadomo, jest wykładowcą na kilku uniwersytetach, czy był wykładowcą na kilku uniwersytetach, ale też miał wykłady i zdobywał swoją pozycję naukową za granicą. Współpracuje z miesięcznikiem Topos, czy współpracował, też nam pan powie tu w tym. Oczywiście poezja pana profesora zdobyła laury w różnego rodzaju nagrodach literackich, w konkursach literackich. Jeśli idzie o prace naukowe, to może ja wymienię tutaj z kartki przynajmniej dwie pozycje. Zresztą same tytuły niezwykle intrygujące, aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo. No, to takie wyzwanie na te czasy, bardzo ambitne. No i bardziej o współczesności, o twórczości poetyckiej Janusza Pasierba. No i zbiory wierszy, przynajmniej 2-3. Wierność małej rzeczy. Ojciec się zmienia, a może wcześniej Gorce Pana. Dla mnie takim miernikiem, kiedy czytam poezję, kiedy w ogóle próbuję rozszyfrować umysł zjawiska, którego do tej pory nie udało mi się rozszyfrować, czy poznać, czy wejść w gąszcz systemu, który proponuje, czy w porządek, który proponuje autor, to dla mnie takim miernikiem podstawowym, który zawsze jest wyznacznikiem tego, kim jest, to jest metafora. To znaczy, jeżeli metafora właściwie jest istotą poezji, tam, gdzie nie ma metafory, to w moim przekonaniu nie ma poezji, to jest, należy jak gdyby do innego porządku literackiego. I zawsze badam pod tym względem, gdzie tam ten kryształ, gdzie ten pierwiastek taki najbardziej subtelny, najbardziej pokazujący, co się ze światami prezentowanymi dzieje, jak się przesuwają granice świata, bo to, co jest właściwie takie najistotniejsze dla sztuki pisania, a szczególnie dla poezji, to jest to, jak daleko przesuwamy nasze światy poza granice, których do tej pory nie było, czyli powiedzmy, my znamy, prawda, jakiś porządek świata, próbujemy w poezji czy w literaturze go jakoś tam przekraczać, czy przynajmniej przebudowywać, przetwarzać i konstruować na nowo. I dla mnie właśnie ktoś, kto w ten sposób opowiada o świecie, już wzbudza zaufanie. Dawał, to jest cytat, dawał sygnał, cytat wyrwany, to nie jest istotne z czego, ale sam cytat sam w sobie. Dawał sygnały chorągiewką chmury. Prawda, już tutaj widzimy, że wyobraźnia jest żywa, plastyczna, dynamiczna i bardzo aktywna. Ale to, co mnie szczególnie tutaj poraziło, w innym kontekście, z innego wiersza, z innej konstelacji znaczeniowej, znowu cytat z innego wiersza, powtarzam, był to wielki wóz siana, był to kościół, niesamowite, uderzające, porywające, dramatyczne, wóz siana, który jest kościołem. No i w związku z tym rodzi się, gdybym chciał tak krótko powiedzieć, oczywiście pan profesor będzie nam tutaj mówił o swojej poezji, pewnie będziemy mogli posłuchać trochę także paru wierszy, to zanim przejdziemy do tej najważniejszej części, to co z tych wierszy, które ja znam, oczywiście nie znam wszystkich, ale sporo znam, żeby wyrazić jakąś taką ogólniejszą opinię, to bije to tak w jednym zdaniu, elegancja.
pewna elegancja, to jest poezja pewnej elegancji. Nie wiem, czy krytycy na to zwrócili uwagę, bo akurat nie czytałem krytyki, ale za bardzo wierszy. Ale tak jak dzisiaj sobie jeszcze przysłuchiłem przynajmniej kilkadziesiąt tekstów poetyckich, to, co mnie uchwyciło, to jest pewna elegancja, co kiedyś bardzo ceniono, prawda, w II Rzeczypospolitej. Pewien styl, pewną taką szacunek dla jakiejś takiej wyższości, prawda, nie wyższości w znaczeniu, że się próbuje podwyższyć, tylko jak gdyby to, co tworzy, jest tak wysokie, że budzi szacunek. To tyle z mojej strony przy prezentacji pana profesora. Bardzo się cieszymy, że możemy pana tutaj gościć. To jest dla nas ważny dzień. Tam, gdzie jest poezja, nie ma bitwy, nie ma, prawda, szaleństwa, jest mądrość i piękno. Ma głos pan, panie profesorze. Szanowni Państwo, mój życiorys nie jest tak ciekawy jak moje wiersze, więc ja po prostu przeczytam kilka utworów, a jeśli by Państwu one dały do myślenia, jak Ricoeur mówi, symbol daje do myślenia, no to będziemy się wymieniać myślami. Tomaszów, pamięci Majki. Chodziliśmy po stawie dziadka, tak jak należało, wolno, chybocąc na powierzchni, patrząc, co jest w głębi. Majka w srebrnych sandałkach, ciocia Wanda w futrze, babcia trochę nieswoja, tata jakby chwiejny. Tuż nad lustrem, za którym był piasek. Niepewnie, krok za krokiem, pod nami był cmentarz. Drobne ognie na falach, kępy wodorostów, ciemne gałęzie, wśród których czekała na nas wielka ryba albo lewiatan. W końcu ja sam, w niebieskich, krótkich spodniach, z ciemną gromnicą w ręku, w komży, wraz z innymi, kołem, okręgiem, który ogarniał wciąż więcej i więcej, aż po horyzont byliśmy kościołem. Wóz siana. Był to wóz drabiniasty. Wieczorem nad rzeką sunął w zaroślach, szeptał w sennych polach, skrzypiał, kołysał, wolno toczyły się koła w piskliwym piasku, w monotonnym wstawaniu mgły, która nie chciała się skończyć. Leżeliśmy w sianie, biedni, rozrzuceni, w starych kapotach, gaciach, trzymając się rzeczy, jakby to one mogły nas odmienić, niezgrabne grabie, widły, jak korzenie wtulone w miękkie trawy, kolory, zapachy nieznanych ziół. Coś nas niosło, coś grało. Był to koniec maja lub początek czerwca. Zagapieni z otwartymi ustami trwaliśmy przed cudem, który się wciąż powiększał, wspinał w górę, wybuchał w chmurach, opadał w strumieniach, podobny do nas, całkiem inny, rozpromieniał skry w skrętkach kłosów, lśniących sierściach ściernisk, chrzęszczących ostach, mrocznych czerwiach czernic, dziwił się w dzikim lesie i do tańca prosił. Był to wielki wóz siana, był to kościół. Lawerna. Wiosną rozmowa jest jak lasy Umbrii, gdy lekko wspina się na szczyt Lawerna, falując przypomina o ich tańcach, o zabawach na niebie, bo właśnie gra wiatr i w zamku z piasku dzwonią święte dzwony. Gdybyśmy chcieli,
Można ją odwiedzić, tak jak się odwiedza skałę nad doliną. Można wejść, lecz jeszcze lepiej jest w niej śpiewać, nosić do gniazda trawę, wzmacniać pokój z piór. Kiedy to mówisz, przypomina Klara, mamę, gdy pali w piecu, błogosławi wiatr, żegna nas drewnem, wychodzi przed domem, zwołuje wszystkich, sypie złoty chleb jak liście brzozy. Wkrótce przyjdzie jesień. Jej słowa pochylone opadają z sił, są jak przewoźnik, kiedy jedną ręką wskazuje dla nas miejsce, drugą chce odepchnąć prom. Jest bardzo blisko, bo robi się ciemno i woda coraz szybciej niesie nas na dno. Pasterka. Wszyscy już spali. W płytkich kolebkach dolin gaszono smutne ognie miast. Ciemność tuliła do siebie szorstkie pola, długie, czarne drogi. Wolno znikały ślady, zimny wiatr okrywał świat śniegiem, białym, śmiertelnym, chłodnym popiołem. Nisko w wąwozach stygł puls strumieni, lecz górą wciąż ktoś chodził. Jak anioł wspinał się z mozołem na jodły, ostre skały zbiegał granią chmurą, niecierpliwie na skrzydłach kręcił się w zamieci, dmuchał w sistawki, tańczył, wołał coraz głośniej, żebyśmy szli czym prędzej, by zobaczyć dziecię w pasterskiej kaplicy i chóry radosne. Nie mogliśmy się zbudzić i sen nieprzespany, twardy, wciąż nas morzył, przytrzymywał w środku ziemi, wśród mysich korytarzy, pod świerkami, w kopcach, w wielkich kopułach mrowisk, w równym rządku przed piękną królową larw. To nie było łatwe, wyplątać się z miękkich, słodkich korzeni, z liści pachnących jesienią, ciemnym, mokrym wiatrem, przedzierać się wciąż w górę, wierzyć, że się ziści cud. Źli grzebaliśmy się w dole pod tabliczką śmiertelnego szlaku. Chcieliśmy być całością. Wymęczeni, w rozsypce, stanęliśmy blisko drzwi. Lecz ktoś szedł i w jasny prowadził nas kościół. Gorc. Mieliśmy iść na gorc, lecz w środku drogi chwycił nas deszcz. Zatrzymał w nocy srogiej, dusznej, szeleścił, szeptał, szył, namawiał szumem, chował w szałasach, okrywał całunem mchów, porywał nagle w wichle krętym, w lotne obłoki, okrągłe odmęty, w szalonym graniu, w tańcu, w fujawicy, w dziurawcach, rdestach, w złotych błyskawicach, mieszał nas z trawą, z błotem, pstrym poszyciem, wodził, oczyszczał, nęcił, szeptał skrycie, że w jednej chwili, nie wiadomo kiedy, zabierze nas do siebie, wyrwie z ziemi. Wyraźnie tracił głowę. Zaplątany, chyba nas mylił z kimś innym. Strugami płynęły ciężkie wody pod turbaczem i płynął po nas deszcz, który był płaczem. Robotnicy. Każdego rana ciągnęliśmy po kamiennej ścieżce ciężkie źdźbła, zjadaliśmy cuchnące resztki, trujące okruszki, pyłki, marzyliśmy, budując mosty z sosnowych szpilek, z suchych patyczków, z kory, wielkie schronienia. W południe niektórzy zamierali pod ziemią na jakiś czas, a potem znowu ścigaliśmy się za wzięcie, tocząc
przed sobą nasz dumny skarb, wspaniałą kulę łajna do domu. Ale wieczorami służyliśmy tylko im, srebrnym świetlikom, duchom, tylko dla nich otwieraliśmy skrzydła. Glina. Na początku bez formy przypominał glinę. Na wzgórzach stały ugry, lasy z plasteliny. Nad nimi straszne sepie, mroczne chmury z ciasta. W dole piaskowa wioska i żwirowe miasto. Od wschodu zielone bagna, pośrodku ostrów, mech na brzegach, w gałęziach świeże kwiaty z wosku. Wśród flauszowych zarośli, wzdłuż jedwabnej strugi, trochę przytulnych ptaków, kilku miękkich ludzi. Wciąż można było coś zrobić. Dodać drogę z włóczki, przesunąć szmaciane błota, osuszyć ogródki, z mąki zbudować kościół, z cynamonu klasztor, z czarnego pieprzu faktorię, z ciemnej masy państwo. Nie był jeszcze zbyt twardy. Zbliżała się próba. Szedł ogień. Nad nim ciemna smuga nocy. Potrzebne było tylko to. Zdecydowanie. Nie musiałem cię słuchać. Nie mogłeś mnie zawieść. Gwiazdy. Pamiętasz? Czasem w polu paliliśmy ogień. Zaraz powstawał świat. Ruch, rój planet, gonitwa, wschody i zachody, pory roku, mijanie, zapalczywe kręgi, znaczenia w kropkach światła, losy skryte w niebie. Wcale nie taki duży. Zaraz za nim otchłań, oddzielenie bez granic, czarne krzaki malin, mroczne gąszcze leszczyny, nieprzebyte lasy, albo cierpliwość, strumień, gorzkie zioła, czyściec. Nieskończony, w rozpadzie, ćmy, komary, muchy, nabzdyczone, kąśliwe, niezdarne, jęczące. Czasem mnie drażniły, lecz wolałem litość, ratunek spalonych, zbieranie upadłych gwiazd do kubka.